Zabrakło rozmowy z mieszkańcami, konsultacji. To jest element programu rewitalizacji rejonu Zamekhofe Patachackiego, czyli rejonu sąsiedniego, ale nie tego. Natomiast z mieszkańcami tu bezpośrednio sąsiadującymi nikt nie rozmawiał. Sama rewitalizacja Zamekhofe Patachackiego to jest temat ciągnący się latami, już właściwie kilkadziesiąt. Więcej, 9 lat od czasu jak zostało to odtrąbione, pokazane, co to tam nie będzie zrobione i nadal nie widać w rzeczywistości. No to jest temat, którym jeszcze jako radny się zajmowałem przez całe lata, tam żeśmy wydzierali z gardła władzom miasta tą decyzję. Ona została podjęta, natomiast się nie dzieje. Natomiast tu, w tym miejscu, gdzie akurat mieszkańcom niekoniecznie odpowiada ta zmiana, no to tutaj się forsuje tą inwestycję, która właśnie doprowadzi do przeniesienia tu ruchu tranzytowego pod okna mieszkańców, takie spokojne osiedle i likwidację miejsc parkingowych, z których korzystają nie tylko mieszkańcy, ale również uczestnicy imprez sportowych na pobliskim boisku Heczy. No jeżeli tych miejsc tutaj nie będzie, to można domniemywać, że te samochody tu przyjeżdżające, parkujące rozleją się też po okolicznych osiedlowych uliczkach. Pan ma większą siłę przebicia jako poseł. Oprócz tego, że zwraca Pan uwagę na problem, to co Pan zamierza, co Pan postuluje, co Pan proponuje? Powiedziałbym tak, no nic bardziej mylnego. Niestety czy stety mamy w Polsce podział władz i władzy to jest kompetencja władz samorządowych, władz miasta, prezydenta miasta, rady miasta. Ja tutaj jestem po to, żeby zwrócić uwagę, też trochę przyciągnąć uwagę mediów. No, tak jak mówię, takim jestem trochę misiem na Krupówkach, dzięki któremu tu też są mikrofony, kamery i głos mieszkańców zostanie wysłuchany. Mam nadzieję, że dotrze on do władz miasta. Ten głos będzie też wzmocniony przez naszych radnych na obradach Rady Miasta. Gdyby Pan był prezydentem, a przecież z tę stronę Pan zmierzał, to jak Pan problem by rozstrzygnął? Raz jeszcze przedyskutował, czy wziął pod uwagę głos mieszkańców, zrobił drogę jednokierunkową kropkę? No, przede wszystkim należałoby się spotkać, wysłuchać głosu mieszkańców, tutaj mieszkających, bezpośrednio sąsiadujących z tą inwestycją, a nie na przykład mieszkańców mieszkających pół kilometra dalej, no bo tak to było do tej pory. I prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem jest przeprowadzić tą inwestycję, no bo tu jest droga taka bardzo słabej jakości, tereny gruntowe i zrobić drogę jednokierunkową, tak jak mieszkańcy się na to godzą, z odpowiednią liczbą miejsc parkingowych.